Słuchasz podcastu I tu się nie zgodzę, który obala mity i uczy, jak pracować mądrzej, a nie więcej. Dzień dobry, witam Cię w nowym odcinku podcastu I tu się nie zgodzę. Ja nazywam się Agnieszka Konieczna i od paru lat prowadzę własną pracownię projektowania wnętrz. Towarzyszy mi dziś gościni, pani mecenas Ewa Gawrońska-Wisla, która zajmuje się przede wszystkim prawem budowlanym. Zadam jej mnóstwo pytań ze strony totalnego laika, więc jeżeli interesuje Was prawo, ale właściwie nic o nim nie wiecie i macie poczucie, że to jest jedna wielka czarna magia, to witajcie w klubie i zapraszam do słuchania dalej. Cześć Ewa. Cześć Agnieszka. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu. Dziękuję Ci bardzo. Miło mi, że mogę tutaj z Tobą porozmawiać o prawie w branży budowlanej. No, to jest taki temat, o którym ja absolutnie nie mam pojęcia. Jestem bardzo ciekawa, co dzisiaj mi powiesz. To znaczy, rozmawiałyśmy wcześniej, więc już trochę wiem. Ale myślę, że powiesz dzisiaj dużo fajnych, nowych dla mnie też rzeczy, bo to jest taki temat, który jest bardzo blisko architektury i architektury wnętrz. No, a jednak ten aspekt prawny to jest zawsze coś takiego, co jest w większości ludziom obce, bo to jest po prostu trudne i upierdliwe, tak przynajmniej ja to widzę, ale pewnie ty nie, skoro się tym zajęłaś zawodowo. Tak, ja właśnie dążę do tego, żeby powiedzieć, że to wcale nie jest takie straszne. To super. To mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku dużo osób odczuje ulgę. Liczę na to. Bo zrozumie, że faktycznie to aż takie złe nie jest. Dokładnie. No ale dobrze, jakbyś mogła powiedzieć, czym właściwie się zajmujesz? No bo zajmujesz się prawem budowlanym, co to właściwie oznacza? Tak. Ja jestem radcą prawnym, prowadzę swoją kancelarię. W mediach społecznościowych działam jako sprawna budowa, tak w ten sposób mnie możecie poszukać. I zajmuję się przede wszystkim umowami, tak? Temu poświęcony jest mój profil na sprawnej budowie. A w pracy, w kancelarii zajmuję się tak naprawdę wszystkim, co wiąże się z branżą budowlaną i z aspektami prawnymi, które mogą się gdzieś tam pojawić i które wymagają wsparcia mojego jako prawnika. Czyli jakieś takie przykłady, chociażby z umowami pomagasz, z jakimiś konfliktami, z deweloperami, takie klimaty? Tak naprawdę to są, moja grupa klientów się dzieli na trzy takie, można powiedzieć, podmioty, tak? Może nawet nie podmioty, to źle jest powiedziane, ale trzy segmenty? Grupy, tak? Usług, tak. Segmenty. Przede wszystkim no, to jest branża budowlana i w branży budowlanej, ja to mówię tak, że pomagam tworzyć, negocjować i wykonywać umowy, bo tak naprawdę jestem potrzebna i pomagam moim klientom na każdym etapie. Przede wszystkim pomagam napisać umowę, tak? Ustalić, co jest im potrzebne, bo samo napisanie umowy, no to jest za mało, tak? Więc na etapie przygotowania tej umowy. Później pomagam ją negocjować. Często tutaj również jest to potrzebne moje wsparcie, doradztwo, tak? Przy rozmowach na temat, czy takie postanowienie musi być, a może je zmienić. I wykonywać. Czyli wykonywać, no wiadomo, że zazwyczaj nie biorę łopaty czy pędzla, ale... Jestem takim aniołem stróżem tych umów, tak? I wielu klientów bardzo sobie ceni taką współpracę, gdzie ja tutaj nadzoruję, żeby ta umowa była realizowana jak trzeba, żeby pilnować terminów płatności, wskazywać, kiedy jest co do rozliczenia, jak to wygląda. Super. Powiedz mi, dlaczego akurat prawo budowlane? No bo zgodnie z jakimiś tam statystykami, budownictwo to jest taka dziedzina, w której najmniej kobiet pracuje ze wszystkich w ogóle ścieżek kariery. No, ja zawsze lubiłam wyzwania. Tak naprawdę moim talentem galupa naczelnym jest osiąganie. O, stąd to, co jest. Tak, nie. To nie jest łatwy talent do życia z nim. Wyobrażam sobie. No, ale tak na serio, to wiesz co, ja się zawsze śmieję, że to prawo budowlane to trochę mnie wybrało, nie ja je, tak? Bo odkąd i prawo w ogóle, tak? Odkąd byłam dzieckiem, to zawsze się interesowałam architekturą. Jakoś tak. Mój tata też się fascynował architekturą, historią sztuki, tak? Jestem ogólnie z rodziny artystycznej. Więc jako dziecko sobie spacerowałam po Poznaniu, zastanawiając się, czy ten kościół jest barokowy, a może jest gotycki, tak? I co o tym świadczy. Ale w pewnym momencie zapragnęłam być prawnikiem. Oświadczyłam mojej najbliższej przyjaciółce, że będę sędzią, jeszcze do tego sędzią karnym. Na co dowiedziałam się, że no nie, absolutnie nie wolno, bo przecież mnie od razu zabiją. Mafiozi cię dorwą. Tak, od razu. Że to tak w zasadzie, jak tylko zostanę, to już po mnie.
No, na tamten czas sobie chwilowo odpuściłam i zaczęłam się zastanawiać, co by tu robić innego w życiu. Mm-hmm. A tak na serio i naprawdę, znaczy historia jest prawdziwa, ale wiadomo, w liceum, jak byłam na etapie wyborów studiów, analizowałam, miałam zawsze milion pomysłów. Gdzieś tam ta moja miłość do architektury w pewnym momencie się pojawiła, wróciła. Był pomysł, żebym studiowała architekturę, nawet już rozglądałam się za lekcjami rysunku. Zawsze lubiłam rysować i całkiem nieźle mi to wychodzi. Jednak mój umysł humanistyczny i matematyka, która jest wiadomo niezbędna, nie do końca współgrały. Stąd ostatecznie trafiłam na prawo. Tak. Studiując prawo, pamiętam, że ja robiłam seminarium z prawa cywilnego. Pamiętam, że tutaj mój patron powiedział, że najlepsze dla kobiety jest prawo budowlane. A czemu? Mój kolega z seminarium tak powiedział, że to jest fajna praca dla kobiety, praca w prawie budowlanym, tak? Mhm. Ja wtedy byłam bardziej zainteresowana prawem rodzinnym, tak? Wyczuwam spisek. Nie, ja byłam zainteresowana prawem rodzinnym, jakoś się w ogóle z tym prawem budowlanym nie wiązałam. Aczkolwiek, wiadomo, aplikacja, studia, pierwsza praca doprowadziły mnie znowu gdzieś do architektury i do biura projektowego, tak? Do biura projektowego, gdzie przez wiele, wiele lat pracowałam jako tak zwany in-house, czyli byłam prawnikiem wewnętrznym. Przygotowywałam umowy, negocjowałam i wspomagałam prawnie, nadzorowałam prawnie inwestycje. Biuro projektowało inwestycje infrastrukturalne, stąd naprawdę, można powiedzieć, że troszkę zjadłam na tym zęby na tych projektach. I tak to wygląda. I tak gdzieś to prawo budowlane, prawo i kwestie budowlane, architektury się zawsze przewijały w moim życiu i tak już myślę, że zostanie. Mhm. Fajnie, że znalazłaś swoją drogę, że gdzieś tam to się wszystko połączyło. Tak, tak, złączyło się. Następne pytanie mam, jakie usługi świadczysz najczęściej swoim klientom, ale już trochę na to odpowiedziałaś. Chcesz coś tutaj jeszcze dodać? To znaczy tak naprawdę, w zasadzie, tak jak mówiłam, branża budowlana, tak, tam tworzę umowy, pomagam je wykonywać. Główne źródło moich klientów, tak, profil mojego klienta to są firmy budowlane, to są projektanci, tak, którym w takiej codziennej działalności, nie tylko umownej, ale też i w zakresie prowadzenia biznesu, tak, przedsiębiorstwa, doradzam. Troszkę też zajmuję się finansami, tak, bo to nieruchomości, wiadomo, łączą się również z finansami i też w tym zakresie pomagam, doradzam. Staram się rozwiązywać problemy klientów. Jasne. Mam pytanie kobyłe. Mm-hmm. Jakie są najczęściej powtarzające się problemy? Ojej. Tak. Czy na przykład z deweloperem, czy właśnie te umowy, czy jeszcze coś innego? No bo założę się, że są jakieś takie dziady, które się powtarzają i jak już słyszysz w słuchawce telefonu, że ktoś znowu dzwoni z tym problemem, to sobie myślę, aha, znowu. No jest trochę tych problemów, tak? Ja bym powiedziała, że tak naprawdę takie w zasadzie najczęstsze to są wady, tak? Wady. Mm-hmm. Pojawiają się wady i wtedy idziemy do prawnika, tak? Dzwonimy, co robić. To jest taki jeden z głównych, kluczowych problemów. Ale wady na przykład nowego mieszkania? To masz na myśli? Na przykład, tak. Mm-hmm. Tak, wady nowego mieszkania, wady wykonanych robót budowlanych, tak? Okay. I wszelkie kwestie z tym związane. To jest taki jeden z pierwszych problemów. Drugi problem, który się pojawia bardzo często, to jest kontrahent nie płaci, tak? Z tym też się bardzo często zmagam, bardzo często walczymy, tak? I wspomagam klientów właśnie w zakresie egzekwowania, czy to zapłaty za wykonane usługi, czy to kar umownych, czy wszelkich z tym powiązanych, tak? Mm-hmm. Czy jak taka rzecz, którą często też robię, to są właśnie wsparcie przy inwestycjach deweloperskich, tak? Czyli wracamy do VAT jako taka podstawa, ale też analiza umów, ocena, czy są klauzule niedozwolone i doradztwo, co z tym zrobić w momencie jeszcze przed podpisaniem umowy. Mogłabyś rozwinąć ten temat tych klauzul niedozwolonych, bo o tym rozmawiałyśmy wcześniej i myślę, że to jest mega interesujące, że w ogóle coś takiego istnieje, bo wydaje mi się, że to nie jest powszechna wiedza, albo ja po prostu nie ogarnęłam tego wcześniej. Ja myślę, że to jest taka wiedza, która będzie coraz bardziej powszechna, wiesz? Bo tak naprawdę klauzule niedozwolone to są takie postanowienia, których w umowie z konsumentem, czyli z osobą fizyczną, tak, która nie działa w zakresie swojego sprowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa czy działalności gospodarczej, być nie może.
To są takie klauzule, które... To są klauzule, a nie klauzury? Klauzule, klauzula. Klauzula, okay. Czyli zapis umowy, tak? Tak. No dobra. Trudno. No mów dalej. To są klauzule, tak ładnie to brzmi, klauzula to już brzmi poważnie, tak? Ale tak naprawdę to są takie zdania umowy, paragraf 15, ustęp 1, tak? Który na przykład mówi o tym, że deweloperowi nie wolno jednostronnie odbierać lokalu, tak? Okej. Są to takie standardowe zapisy umowne, które pojawiają się bardzo często, no. Pojawiają się w umowach, pojawiały się wielokrotnie do momentu, kiedy nie zainteresował się nimi Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nie uznał, że stop, takich klauzul w umowie nie można stosować. Dlaczego? Chodzi o to, że przystępując do takiej umowy, tak, jako załóżmy chcesz kupić, kupujesz mieszkanie, tak? Nie masz nic wspólnego ani z prawem, ani z budowlanką, tak? Ani jest to twoja pierwsza inwestycja w życiu. I tak naprawdę, nie mając specjalistycznej wiedzy, nie mając doświadczenia, stajesz do umowy z przedsiębiorcą, tak? Z dużym przedsiębiorcą, który wie, co jest dla niego korzystne, wie, jak to sobie zapisać, zabezpieczyć, zawrzeć w umowie. I tak naprawdę może to wykorzystać przeciwko tobie. I te klauzule niedozwolone mają chronić ciebie przed takimi z założenia nieuczciwymi postanowieniami umów. Okej, bo jeszcze tak sobie myślę, że są pewne rzeczy, których po prostu nie możesz dać do umowy, które po prostu są niezgodne z prawem, czyli nie masz w tych tematach pełnej dowolności, co sobie dasz do umowy, ale te klauzule niedozwolone, to są takie, które... One są zgodne z prawem, bo one tak w zasadzie z nich prawnie się nie można przyczepić, tylko one są takie... Aha, czyli są takie na pograniczu, dlatego trafiły na taką czarną listę, tak? Tak, tak, dokładnie, dokładnie. To są takie, one nawet i są okej, bo je można stosować w umowach między przedsiębiorcami. Bo jeżeli dwóch przedsiębiorców, dwie firmy sobie podpiszą, że może jedna dokonać jednostronnie odbioru, to jest okej, tak? Okej, czyli to tylko ten konsument prywatny jest chroniony. Tak. To nie może być... To wiedziałam, że on ma lepsze prawa, ale nie wiedziałam, że aż tak. Tak. Konsument, czyli osoba fizyczna, tak? Bo to pojęcie konsumenta też jest takie troszkę czasami tajemnicze, ale po prostu osoba fizyczna, tak? Okej. Która podpisuje umowę z przedsiębiorcą. Czyli ten stosunek taki, który z założenia może być nierówny, tak? I tutaj Urząd Ochrony Konkurencji prowadzi rejestr takich klauzul, tak? I tam znajdują się przykłady, zapisy, czego w umowach nie może być, tak? A czy to są takie rzeczy, na przykład, jeżeli pojawia się w umowie taka klauzula niedozwolona, to raczej to wynika z tego, że ktoś, kto ją tam umieścił, nie zdawał sobie sprawy z tego? Czy raczej doskonale wiedział i miał nadzieję, że to nie wyjdzie? Trudno powiedzieć. Czasami tak, czasami tak. Może być tak, że sobie po prostu ktoś nie zdaje sprawy, bo są pewne standardy, które się zawsze w umowach stosowało, tak? Więc ciężko jest powiedzieć, że na pewno są celowo czy niecelowo. Są klauzule, które no, pewnie są umieszczone w umowach celowe, tak? Bo... Może akurat ktoś nie podważy, może ktoś nie zakwestionuje, nie? No dobrze, więc z tym pomagasz. To jest często powtarzający się problem. Czy są jakieś takie sprytne sposoby na to, żeby tych często powtarzających się problemów, czy tych, czy jakichś innych, uniknąć? Czy są jakieś takie rzeczy, których możemy pilnować, nawet nie znając się za bardzo na prawie, żeby no właśnie nie wdepnąć kiepsko i się potem nie obudzić z ręką w nocniku? No tak naprawdę no, nie można powiedzieć, że da się na 100% uniknąć problemów, nie? No jest, ja zawsze powtarzam moim klientom, zwłaszcza jak tworzymy umowę czy piszemy, że to nie jest tak, że jest gwarancja, że nie będzie problemów, ale dzięki zabezpieczeniu się, tak, i takiej świadomości, że problemy mogą wystąpić, możemy je zminimalizować, no albo uniknąć, to jest najlepsza możliwość. Czy są sposoby na uniknięcie? No takim sposobem tak naprawdę to jest umowa. Tak? Dobra umowa, bo jeżeli przystępujemy do remontu i zatrudniamy firmę budowlaną i mówimy rób pan, tak? To wiadomo, że problemy mogą powstać, bo chociażby dotyczące tego, że jest nieustalone, co dokładnie ten pan ma zrobić, tak? Czy gniazdko jedno, czy gniazdek pięć, tak? Więc takim najsprytniejszym sposobem jest to, żeby podpisywać umowy. Tak, zabezpieczyć się, mieć świadomość, co jest ważne i gdzie jakichś problemów unikać, tak?
A propos umów, czy jest coś takiego, o czym często zapominamy w umowach? Bo ja przez to, że sama podpisuję umowy z klientami i też nieraz jestem klientem, który podpisuje z kimś innym umowę, no to przez ostatnie lata parę tych umów przez moje ręce przeszło i czasem mam wrażenie, że w tych umowach absolutnie nic nie ma. Mm-hmm. Że one są jakąś taką totalną formalnością, żeby tylko było, a tam nieraz nawet ceny nie ma za tą usługę, na którą się umawiamy. Jakichś takich absolutnych podstaw, tak. Nie? I no. Ja tak zawsze wtedy patrzę na te umowy i sobie myślę, Boże, po co w ogóle marnować papier na drukowanie czegoś takiego, nie? Zgadza się, tak naprawdę, no zgadza się. Sam fakt, oczywiście podpisanie umowy, w której nic nie ma, no to jest, to nie ma sensu, tak, bo to jest tylko takie pro forma i niewiele daje. To, co takie są najważniejsze elementy, o których ja zawsze mówię klientom powtarzam, zresztą na sprawnej budowie też wielokrotnie, co, kiedy i jak, tak, to są kluczowe elementy, od których zaczynamy każdą umowę. Czyli co? No to opisujemy dokładnie zakres pracy. Tak jak ja nie jestem zwolenniczką umów na 100 stron spisywanych dla zasady, żeby było trudno, żeby było dużo i żeby było niezrozumiałe. Wydaje mi się, że taka umowa nie jest wcale dobrym rozwiązaniem, pomimo że wielokrotnie takie umowy do mnie trafiają, tak? I wtedy, no wiadomo, pracujemy nad nimi, wyrzucamy co trzeba, tak, negocjujemy co trzeba, ale jeżeli chodzi o to, wracając do tego naszego co, to tutaj ta zasada im prościej, tym lepiej nie obowiązuje. To znaczy, może nawet nie tyle prościej, ale tu jest im dokładniej, tym lepiej, tak? Uważam zawsze, że przedmiot umowy musi być opisany jak najdokładniej, najlepiej poparty jakimiś rysunkami, jakimiś dodatkowymi projektami, jeżeli są, wszystko, co można. Fajnym taki właśnie taką tradycją, tak? Tradycją, no. Wymogiem wynika z zamówień publicznych i ja też staram się podobne do umów, które nie są realizowane w trybie zamówień publicznych stosować, ale to jest tak zwany opis przedmiotu zamówienia. I tam jest dokładnie wypunktowane, co musi być szczegółowo z elementami i wtedy to jest taka mapa dla wykonawcy i później mapa dla stron, jak przychodzi do rozliczeń, do prac dodatkowych. Tak? Tutaj w zakresie przedmiotu jak najszerzej. To jest bardzo ważny element. Takim drugim elementem to jest kiedy, tak? Kiedy, czyli kiedy musimy zrobić. I tutaj też określamy szczegółowo, precyzyjnie, tak? Terminy muszą być i terminy muszą być możliwe do ustalenia i do zdiagnozowania. No i jak, no to wiadomo, jakie są materiały, jakie zasady, tak? I oczywiście za ile też, tak? No tak. Taka jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, która często jest pomijana, to jest kwestia praw autorskich. Bo niejednokrotnie, tak. Czy w projektach wnętrz, czy nie wiem, jak się kupuje logo, czy jakieś teksty, czy cokolwiek, no to niejednokrotnie jest tak, że umowa, która de facto powinna istnieć po to, żeby przenosić prawa autorskie, nie ma o nich nic wspomnianego, nie? Oj tak, to jest zdecydowanie kwestia, która jest traktowana po macoszemu w umowach, zwłaszcza dotyczących też robót, branży budowlanej, tak? Ja często to widzę, że po prostu mam wrażenie, że niektórzy zamawiający czy inwestorzy mają jeden standardowy zapis praw autorskich i wklejają go we wszystkich umowach i on w zasadzie brzmi tak samo. A tak naprawdę no, prawa autorskie są bardzo ważne, tak? Bo jeżeli przekazujemy, jeżeli tworzymy projekt, jeżeli tworzymy utwór, tak? No to musimy określić, kto ma do niego jakie prawa, bo jeżeli dojdzie kiedyś do konfliktu, dojdzie do problemów, no to wykładnia nie będzie łatwa i ustalenie co i jak no generuje problemy. No to. Więc prawa autorskie tak, to jest taki element, który powinien się w umowie znaleźć. Powinniśmy określić przede wszystkim, co chcemy zrobić z tymi prawami autorskimi, tak? Bo mamy tutaj, zgodnie z ustawą o prawie autorskim, mamy różne opcje. Mamy możliwość przeniesienia praw autorskich, mamy możliwość udzielenia licencji, możemy częściowo, całkowicie, tak? Więc to trzeba określić. I oczywiście wynagrodzenie, bo zasadą jest, że prawa autorskie się przenosi za wynagrodzeniem. Praktyką jest to, że prawa autorskie się przenosi w ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie przedmiotu umowy. To oczywiście nie jest obowiązkowe, ale no praktykowane, tak? Ale nie każdy pamięta, że jest... Co oznacza...
przepraszam, że cię przerwam, ale co oznacza, że niejednokrotnie może być tak, że chociażby kupiliśmy logo u grafika, który zrobił to logo specjalnie dla nas. Tak. Podpisaliśmy umowę, która nie przynosi praw autorskich, tylko po prostu jest ceną, dotyczy stworzenia tego logo, no i my płacimy za to jakąś cenę. I w bardzo czarnych scenariuszach 5 lat później ten grafik może się do nas zgłosić, że skoro korzystamy od 5 lat z jego logo, do których on dalej ma prawa autorskie, to mamy mu zapłacić za te prawa, tudzież odszkodowanie za to, że używamy tego bezprawnie. Dokładnie tak. Jeżeli jesteśmy w temacie logo, tak, czyli czegoś, co jest bardzo ważne dla firmy, dla identyfikacji marki, dla działalności, to tak naprawdę tutaj powinniśmy zawsze umowę dokładnie zweryfikować, sprawdzić, tak? Czy na pewno te prawa autorskie są na nas przeniesione. Żeby właśnie nie było tych niespodzianek, o których mówisz. Bo nawet jeżeli podpiszemy umowę, w której będzie napisane, że ten grafik projektuje dla nas logo, my płacimy za to cenę, to nie oznacza, że mamy prawa autorskie do tego logo. No właśnie. To musi ewidentnie wynikać z umowy. Bo tak jak powiedziałaś, to nieraz może być zupełnie odrębnie płatne, nie? Tak, może być. Możemy się umówić, że to jest w ramach jednej kwoty, a może być zupełnie odrębnie. Tak, do tego są jeszcze, jest nie tylko właśnie płatność za samo korzystanie, ale też w prawie autorskim jest coś takiego jak pojęcie pól eksploatacji, tak? Okej, okay. Kojarzę, ale tylko z teorii. Pewnie spotkała się z takim magicznym pojęciem. Pojęcie w umowach, te pola eksploatacji się w umowach pojawiają. I to są takie aspekty, na których my możemy z utworu korzystać, tak? One nam mówią, czy możemy zwielokrotniać, czy możemy publikować, czy możemy drukować, przedrukowywać, tak? Pole eksploatacji to jest wszystko to, co możemy z utworem zrobić i to, co jest ważne. W umowie te pole eksploatacji powinny być wskazane szczegółowo, tak? Nie musi być tak, że mogę drukować na papierze A4 albo publikować tylko na Instagramie, ale dla skuteczności, dla ważności takiego zabezpieczenia się powinno być w umowie wskazane, że właśnie jakie są pola eksploatacji, co chcemy z tym utworem zrobić, tak? I na pewno musimy unikać takich postanowień jak na wszelkich możliwych polach eksploatacji, tak? Czyli, że przenoszę prawa autorskie na wszystkich znanych polach eksploatacji, bo zgodnie z ustawą o prawie autorskim, to będzie nieskuteczne, tak? Więc pole eksploatacji... Okej, czyli w ogóle to wtedy nie obowiązuje. No tak, jest powstanie, może powstać problem, tak? Wiadomo, że oczywiście później ta umowa powstanie będzie musiała być zinterpretowana i pewnie będzie musiał zająć się nią sąd, który nigdy nie wiadomo, jak do końca orzeknie. Dlatego jeżeli zawieramy umowę, to sprawdźmy te pola eksploatacji, nie zostawiajmy tutaj, na pewno nie kopiujmy z innych umów, tylko zastanówmy się, tak jak przy przedmiocie umowy tak naprawdę. Do czego nam te prawa autorskie są potrzebne, co chcemy z nimi robić i jak je wykorzystać. Tak w kontekście projektowania wnętrz to też przenosi się te prawa autorskie na klienta zazwyczaj. Oczywiście też nie na wszystkich polach eksploatacji, szczególnie, że to się tak nie da, jak się okazuje. Natomiast kiedyś spotkałam się z taką wątpliwością ze strony klienta. Wiesz, ja nie ogarniam takich rzeczy, nie? Domyślałam się, że te lęki są jakby na wyrost. Natomiast pojawiły się takie obawy, czy jeżeli on będzie potem chciał zrobić remont, no to czy to nie będzie naruszenie tych praw, jak będzie tam chciał coś zmienić. Rozumiesz, że jakby to dzieło jest tak bardzo już skończone i kompletne, że nie można tego ruszyć. Tak zwane prawa zależne. To jest problem dla praw zależnych. Nie tylko prawa autorskie, ale też prawa zależne, które mówią o tym, czy możemy opracowywać, czy możemy robić zmiany w utworze, tak? To są tego typu kwestie i to też musi być tak naprawdę w umowie w prawie autorskim zawarte. Czyli nie tylko przenosimy prawa autorskie, tak? Albo nie wiem, udzielamy licencji na korzystanie. Zazwyczaj, jeżeli my jesteśmy podmiotem, który nabywa, no to chcemy uzyskać te prawa autorskie, tak? Ale też regulujemy kwestie praw zależnych, czyli na przykład uzyskujemy od grafika zgodę na to, żeby w logo dokonać zmian i na korzystanie z tego utworu zmienionego w przyszłości. Okej. Okay. Czyli też można w tym kierunku pokombinować, ale w kontekście architektury wnętrz nie trzeba tam nie wiadomo czego, wystarczy przenieść te prawa autorskie, umówić się z klientem, że na przykład realizuje ten projekt, no nie wiem, raczej byłoby to niewskazane, żeby potem poszedł do jakiegoś innego architekta wnętrz i powiedział, popraw mi chłopie. Nie, no, bo to jest coś takiego, z czym ja się nieraz spotykam i zawsze się wtedy powołuję na prawa autorskie. Poza tym, że nie chcę ruszać cudzych projektów, bo jest to mała radość,
no to jednak po prostu zgodnie z prawem nie mam takiej możliwości, no, żeby to legalnie kontynuować, że tak to nazwę, nie? Tak, dokładnie tak. No tak naprawdę nad tymi prawami autorskimi po prostu trzeba, to jest, one są bardzo ważne też w działalności architektów wnętrz, tak, no bo jednak no, tworzymy utwór pewien, tak, projekt, który ma te cechy indywidualne, jest o charakterze twórczym, gdzieś tam się nas identyfikuje, tak, nasz styl pracy, nasz styl działania. Dlatego warto, tak, w umowie dla architektów wnętrz pamiętać o prawach autorskich, no i zastanowić się nad tym, co nam jest potrzebne, co chcemy przekazać, w jakim zakresie i dobrze to rozpisać. Mm-hmm. No i oczywiście pewnie z pomocą odpowiedniej osoby, nie? Bo... Oczywiście. Tak, najlepiej. Najlepiej. Najlepiej iść wtedy do prawnika, tak? I przedyskutować. Tak, ale na poważnie. Rzeczywiście ja tutaj zachęcam do skorzystania wtedy z pomocy prawnej, ale kogoś, kto się zna na prawie autorskim też, nie? Mm-hmm. No tak, no bo są różne specjalności, więc nie wiem, czy specjalizacje to by było tutaj dobre słowo. W każdym razie, no, różne osoby będą się na różnych rzeczach znały, to jest naturalne, więc to też pewnie jest istotne, żeby trafić do odpowiedniej. Tak. Bo ja wiem, że to może teraz brzmieć z twoich ust, jak, wiesz, taka reklama, no, chcesz się czegoś dowiedzieć, to idź do prawnika. Tak. To się rozumiem, że ktoś by mógł to tak zinterpretować, ale ja uważam, po paru latach prowadzenia firmy, że są dwie dziedziny, w których naprawdę nie ma co wymyślać, tylko trzeba iść do profesjonalisty. To jest księgowość i podatki oraz prawo. Naprawdę, tak. To jest tak trudne wszystko i tak skomplikowane i tak bardzo zależne od danej interpretacji, że jeżeli ktoś próbuje to zrobić sam, po prostu siedząc przy internecie, to ja po prostu już współczuję tych wszystkich kar, które na siebie niechcący, niechcący sprowadzi, tych kontrol i tego wszystkiego, bo to jest naprawdę czarna magia dla takiego zwykłego Kowalskiego. Dokładnie, bo to tak naprawdę są kwestie, które są kluczowe i no można sobie nie zdawać sprawy. Po prostu. Mhm. Nawet nie mieć woli, chęci obejścia przepisów, czy tutaj niedopełnienia jakichś wymogów, ale po prostu sobie nie zdać sprawy, że tutaj coś trzeba zapisać w dany sposób, że potrzebna jest taka zgoda, że potrzebne jest takie oświadczenie, tak? I te elementy są ważne. Dlatego no, chwila na lokowanie produktu, tak? Warto iść do prawnika, tak? I przedyskutować. I też tak naprawdę to, co jest ważne, to też z tym prawnikiem rozmawiać, nie? To jest takie kluczowe, żeby powiedzieć mu, panie mecenasie, ja biznesowo potrzebuję tego, tak? I wtedy tak naprawdę prawnik będzie w stanie dostosować, nie? Czyli idziemy, rozmawiamy o tym, co potrzebujemy, jakie nasze są cele. Ja tak zawsze pracuję z klientami, tak? Zawsze pierwsze moje pytanie jest, no dobrze, jaki jest pana, pani cel w tym, że pani tutaj przychodzi do mnie do porady? No wiadomo, nie zapłacił mi klient faktury, no to moim celem jest... Tak, wyciągnąć hajs. Moim celem jest uzyskanie pieniędzy, tak? Wtedy takie pytania nie mają sensu. Ale na przykład przy umowach, tak, no to zaczynam nie od tego... czy to jest umowa o roboty budowlane, czy to jest umowa o dzieło i przepisujemy z kodeksu, no ale ustalamy, co trzeba zrobić i gdzie są ryzyka, nie? Chciałam cię jeszcze zapytać o tę umowę w kontekście intencji, że tak to nazwę, bo spotykałam się wielokrotnie z czymś takim, że ktoś tworzył lub kupował gotową umowę, która była mocno jednostronnie napisana i jeżeli klient stwierdzał, że mu to nie odpowiada i rezygnował z takiej współpracy, no to było zaskoczenie, czasem oburzenie, czasem takie podejście, a no to niech idzie, ale generalnie niektóre osoby bardzo mocno bronią tego jednostronnego podejścia. Podczas gdy ja uważam, że no, umowa się podpisuje na początku współpracy. Dokładnie. I ona, wiadomo, że chcemy chronić siebie, ale czy naprawdę chcemy rzucać kłody pod nogi klientowi już na początku, tak no kurde nie sądzę, wydaje mi się, że... Absolutnie nie. No właśnie, wydaje mi się, że jednak nie chodzi o to, żeby siebie podkładać i tam dawać jakieś, nie wiem, kary umowne, które nam nie odpowiadają i inne cudawianki, ale no jednak, żeby to było w miarę symetryczne, żeby ten klient przede wszystkim wiedział, na co się pisze, a nie na zasadzie, że my tam jakieś kruczki niezrozumiałe dla nikogo poza nami damy i on się złapie, ale się dowie za późno i tak, jest takie. Ja to w ogóle się ostatnio właśnie gdzieś słyszałam.
podcaście dla prawników odnośnie prowadzenia. Tam jedna z osób powiedziała, że jaki jest dobry prawnik? Dobry prawnik jest taki, że jak już go zatrudnię, to on pisze tak, że ja nic nie rozumiem. Tak? To każdy prawnik. Tak. Ale nie o to chodzi, nie? Ja ogólnie jestem osobą, mam taki typ pracy, że dążę do porozumienia między stronami, tak? Dążę do tego, że nie tworzymy, nie barykadujemy się i nie upieramy się absolutnie, albo podpisuje pani umowę, którą daje, albo w ogóle nie rozmawiamy, bo są takie firmy, ja tak? Trochę tak robię. Ale to dlatego, że nie mam siły tego negocjować, bo tak bardzo nie wiem, co tam jest w środku. To znaczy, teoretycznie wiem, ale praktycznie wiesz, jakbym miała się zastanawiać nad każdym zdaniem, bo klient by chciał zmienić co drugie zdanie, to po prostu nie mam w sobie energii na takie rzeczy, więc ja nie negocjuję swoich umów. Jasne. Tylko bardziej chodzi o to na etapie takiego tworzenia, tak? Bardziej w tym kontekście. Okay. W kontekście takim, że piszemy tę umowę tylko i wyłącznie dla ciebie, że ona jest taka, że tylko ciebie chroni. A ten klient to już w ogóle w zasadzie no już może powoli sprzedawać mieszkanie, żeby zapłacić kary umowne, które z niej wynikają, tak? Mm-hmm. To mieszkanie, które mu projektujemy. Tak, tak, tak. Absolutnie nie o to chodzi, nie? I życie zatacza krąg. Tak. Nie, absolutnie nie o to chodzi. Tak naprawdę moim zdaniem, tak, umowy powinny być bezpieczne dla obu stron. Wiadomo, w pewnym zakresie no to jest twoja umowa, więc patrzysz na swoje interesy, tak? Jasne. Ale uważam, że powinniśmy iść w stronę tego, żeby wypracowywać coś, co jest dobre dla obu stron. Wiesz, potem tak naprawdę z takiego podejścia na zasadzie ja zabezpieczam tylko siebie, się nam rodzą niedozwolone klauzule umowne, tak? Mhm. Troszkę wracamy do tematu, tak? Do tego, że podpisujemy z kimś, dajemy tą umowę, tak? No i nie do końca jest ona uczciwa, jasna. Stąd tak naprawdę no intencja uważam, że powinna być dla obu stron. Trzeba też pamiętać, że tak naprawdę no, umowa to jest takie trochę poznanie się, nie? Mm-hmm. No dlatego powiedziałam, że to na samym początku, nie? Więc jakie to wrażenie musi robić, jeżeli mamy taką bardzo skrajnie egoistyczną, że tak to powiem, umowę. Bo wiesz, jeżeli podpisujemy umowę i negocjacje tak nas wyczerpują totalnie, że już nam się z tym klientem potem nie chce pracować, no to też nie jest dobrze, tak? Mm-hmm. Aczkolwiek są takie umowy. Byłam na takich negocjacjach, gdzie negocjacje przy podpisaniu umowy były albo dzisiaj podpisujecie, nie, siedzieliśmy 12 godzin, tak? O Jezus. I negocjowaliśmy, bo albo jak wyjdziecie, to nie podpiszemy, tak? No zdarzają się takie sytuacje, tak? Aczkolwiek wydaje mi się, że w takiej działalności właśnie architektów wnętrz, gdzie nie jesteśmy po przeciwnych stronach barykady, tylko musimy dążyć do wspólnego celu, czyli do tego efektu, do tego spełnienia marzenia klienta w postaci pięknego mieszkania, tak? No to nie warto na samym początku się tutaj barykadować i tworzyć dokumentów tylko pod siebie, bo tym prędzej czy później gdzieś wyjdzie. Mm-hmm. No właśnie. Ja może powiem, co mam tutaj bardziej na myśli. Jak ja tworzyłam ze swoim prawnikiem umowę na projekt do klientów, to bardzo nalegałam na to, żeby był oddzielny, jak to się nazywa? Paragraf. Tak. Tak. Widzisz, że po prostu moja wiedza jest ujemna tutaj. Żeby był oddzielny paragraf, który opisuje różne opcje, co może się wydarzyć, jeżeli ja będę chciała rozwiązać umowę i co może się wydarzyć, jeżeli ten klient będzie chciał rozwiązać umowę. Tak. Czyli nie tylko daję sobie podkładkę pod to, że jak mi się coś nie spodoba, to co wtedy, tylko dokładnie taką samą podkładkę daję klientowi z taką samą ilością opcji. Dokładnie o to chodzi. No nie? Tak. Więc wydaje mi się, że to jest takie no właśnie uczciwe podejście, że okej, ja rozumiem to, że coś może pójść nie tak i będę chciała potencjalnie się ewakuować z tej współpracy, więc zabezpieczam sobie ten temat, ale jednocześnie rozumiem, że z drugiej strony może być identycznie i też nie chcę wtedy utrudniać klientowi takiej decyzji. Wystarczy, że napiszę, że na przykład rozliczamy się za tą pracę, która już została wykonana, a cała reszta, no to przecież może przyjść pokojowo, nie? Oczywiście, że tak. I właśnie dlatego no, umowa powinna takie sytuacje zabezpieczać, nie? Czyli to, co może się wydarzyć w trakcie realizacji. Stąd też ta kwestia badania, tak? Tego przedmiotu, zakresu, tego wszystkiego. Badamy na początku to, co się może w tej umowie wydarzyć, tak? To, co się może w trakcie realizacji wydarzyć. I to opisujemy, tak? Tak naprawdę też zasady takie trochę biznesowe, trochę sprzedażowe. No, jeżeli coś wyjdzie nie tak, no to warto mimo wszystko się pokojowo z tym klientem rozstać. Mieć w umowie taką tak zwaną otwartą furtkę i załóżmy, nie wiem, klientowi się kończą pieniądze, tak? Czy coś się dzieje, że wstrzymuje z powodów rodzinnych projekt, tak?
jeżeli my w umowie damy mu komfortowe wyjście z tej sytuacji, tak, to jest wysoce prawdopodobne, że po zakończeniu tego problemu ten klient do nas wróci. Mhm. Nie? I osiągniemy cel. Tak, tak, no bo nie będzie miał takiego niesmaku, że to rozstanie było takie traumatyczne, że już nigdy tak. więcej nie masz ochoty nic podpisywać z tymi ludźmi. Oczywiście no. wiadomo, że są różne sytuacje, bo może być tak, że na przykład, nie wiem, klient nie płaci tak za etapy, jeżeli mamy etapy, albo wykonawca kompletnie umowę, no nie robi tego, co ma robić, tak, albo robi to kompletnie źle, no to wiadomo, że wtedy no, nie zawsze pokojowo uda się rozstać, tak? Ale jednak wydaje mi się tak, przy moim podejściu, no zakładajmy, że to będzie wszystko pokojowe, aczkolwiek mówię zawsze, że umowy piszemy na czas wojny, nie pokoju, nie? No tak. Dlatego podpisujemy i jak słyszę czasami moich kochanych klientów, że tutaj tylko tę umowę tak pro forma, bo przecież no my zawsze robimy biznes, znamy się, tak, będzie wszystko dobrze. Mówię, no nie, no musimy zrobić taką umowę jak zawsze, tak, bo ta umowa pro forma to tak naprawdę nic nie daje, nie? Mhm. No czyli taki świstek papieru, no, na którym tak, nic nie ma. Tak. Ewo, chyba muszę ci się do czegoś przyznać. Mhm. No. Przypomniało mi się w trakcie tej naszej rozmowy moja mroczna przeszłość. Mianowicie, kiedyś korzystałam z darmowej umowy dla architektów wnętrz, która była dostępna w internecie. I ty to już widzę po minie, że ty już wiesz, że to będzie kicha. No. I masz rację. Mecenas Google. To znaczy, wiesz, to była umowa udostępniana przez osobę z branży, więc to nie było coś takiego totalnie z Google. To nie jest źle. To było stricte branżowe. Natomiast po tym, jak już wiele razy ją podpisałam z klientami, w pewnym momencie, jak zaczęłam firmę, to zaczęłam trafiać na klientów związanych z branżą prawniczą i zaczęli mi uświadamiać, niektórzy tak. bardziej delikatnie, a niektórzy bardziej dobitnie, że ta umowa no nie jest na takim poziomie, na jakim powinna być. A ja wiesz, oczywiście walczyłam, nie byłam oburzona, że no jak tak. to. Ale największy hit był wtedy, kiedy okazało się, że właśnie w niej była klauzula niedozwolona. A jaka? To była klauzula o tym, no bo to były umowy, które ja w 90% przypadków podpisywałam z prywatnymi klientami, czyli z osobami fizycznymi. Tak, no czyli z konsumentami występowałaś jako przedsiębiorca. Piękna sprawa dla UOKiK-u. Tak. I tak? po fakcie, ja nie wiem, czy to w ogóle mogę puścić w podcaście, bo mnie zamkną. Najwyżej to wytniemy. Powiesz mi spokojnie, podcast. Sprawy karne też prowadzę. Spokojnie, nie martw się. W każdym razie zupełnie byłam nieświadoma tego, że jeden z zapisów, który był dla mnie bardzo korzystny, był najprawdopodobniej właśnie tą klauzulą niedozwoloną, mianowicie był tam taki zapis, że, czy nie pamiętam jego dokładnego brzmienia, ale było coś w stylu, że mój błąd uznaje się faktycznie za błąd, jeżeli wynikał ze złej intencji albo z drastycznego, jak to było nazwane? Pewnie z winy umyślnej. Z winy umyślnej albo z takiego hardkorowego niedopatrzenia, że naprawdę ten błąd musiał być rażącego niedbalstwa. Rażącego niedbalstwa. Takie mamy pojęcia, nie? No. Prawne. No, wiesz co, no to jest możliwe, tak? No bo zobacz, jeżeli ktoś tworzy tą umowę, tak? No pewnie jakiś prawnik maczał w tym palce, tak? No to nie zawsze pomyśli. To jest właśnie przykład myślenia jednostronnego, tak? No bo ty się chronisz w ten sposób. Ale potwierdzasz, że to było niedozwolone. No tak, bo to jest nieuczciwe wobec konsumenta, jeżeli jest błąd, bo to jest ograniczenie tak naprawdę twojej odpowiedzialności, tak? No właśnie. Nie powiem ci, czy to jest dokładnie w rejestrze klauzul niedozwolonych i który to jest numer klauzuli, tak? Ale myślę, że jest to wysoce prawdopodobne, że rzeczywiście znajdziemy taką klauzulę w rejestrze, tak? Podobną. A w ogóle z tymi klauzulami to jest jeszcze tak, że to, co jest w rejestrze, to nam wyznacza ścieżkę, tak? Bo w rejestrze klauzul mamy klauzule podpisane do konkretnego przedsiębiorcy z konkretnej umowy. Okej, czyli to jest jakiś przykład, a niekoniecznie ostateczny zbiór. Ale jeżeli my mamy bardzo podobnie brzmiącą umowę w naszej umowie, tak jak to mogło być u ciebie, tak, to w tym momencie no, możemy domagać się ochrony przed sądem, tak, jej bezskuteczności, czy nawet podważenie umowy, jeżeli ona jest tak, ma takie istotne znaczenie dla jej realizacji. Nie?
Czy ja pójdę siedzieć za to, że tam miałam to nie, wpisane? Nie, spokojnie. Ale wiesz, mogę dopuścić do podcastu? Myślę, że możesz. Słuchaj, konsekwencją tak naprawdę, bo co się dzieje? Właśnie, bo my sobie tutaj rozmawiamy o klauzulach niedozwolonych, no. Tak? O tym, o konsumentach, o przedsiębiorcach, no dobra. Ale co się dzieje, jak mamy taką klauzulę? Tak? No właśnie. Wiesz, co się dzieje? No pewnie, jeżeli... Szczególnie jeżeli się na nią powołujemy, no to klient nas może podać do sądu i prawdopodobnie wygra, ale generalnie jakby były jakieś problemy, no to jeżeli takie rzeczy są w umowie, no to już może nie jesteśmy totalnie na straconej pozycji, ale no jest gorzej niż by mogło być. Wiesz co, dzieje się tak naprawdę to, że tej klauzuli jakby w umowie nie było. Tak? Aha, okej. To się dzieje, tak? Jeżeli jest, i teraz tak, klient oczywiście czyli może... Czyli nie ma konsekwencji jakichś prawnych. Czyli tak naprawdę ja sobie mogę napisać w umowie co bądź i najwyżej ktoś się nabierze. Nie do końca, bo to jak komuś się bardzo będzie chciało to zgłosić, to do UOKiK-u i ogólnie UOKiK się może tym zająć stosowaniem. Zresztą to dotyczy takich większych umów, wiesz, gdzie te umowy są masowe, tak? Okej. Okay. Więc te klauzule, może być postępowanie, mogą być kary, tak? Za stosowanie nieuczciwych praktyk. Ale z punktu widzenia takiej mniejszej umowy, tak? To po prostu taka klauzula dla konsumenta i to też tutaj dla odbierających mnie na przykład mieszkanie od deweloperów, którzy podpisali umowę, której nie przeanalizowano wcześniej, to ta klauzula jest po prostu bezskuteczna, tak? Tak jakby jej w umowie nie było. Oczywiście, to jest też pierwsze pytanie, jest, mamy bezskuteczność, no ale jakie są tego konsekwencje, tej bezskuteczności, tak? To tak naprawdę zależy, jaka to jest klauzula, bo na przykład w niektórych umowach, tutaj sprawy, których jest multum, czyli te wszystkie kredyty frankowe, tak? Okay. Te klauzule, które są kwestionowane, są właśnie kwestionowane jako bezskuteczne i powstaje problem, czy ta umowa może wiązać dalej, tak? I jak ważna jest ta klauzula dla tej umowy? Mm-hmm. Czy ta umowa może istnieć? Jeżeli nie może ta umowa istnieć, to w tym momencie mamy stwierdzenie nieważności umowy, tak? Czyli cofamy się do momentu sprzed jej zawarcia. Więc tak naprawdę klauzule są bezskuteczne, więc jeżeli ktoś, nie wiem, teraz załóżmy po słuchaniu tutaj naszej rozmowy o klauzulach, będzie wertował swoje umowy rejestr, żeby sprawdzić, co jest i zobaczy, że mam te klauzule. Jeżeli używacie tej darmowej umowy z internetu, to przestańcie. Tak. Ja wam to mówię jako osoba, która przestała jej używać. A ja potwierdzam. Nie bierzcie umów z internetu. No. Znaczy, wiesz co, moim zdaniem jest takim największym problemem tych umów z internetu, to jest to, że one nie są dostosowane do twojej firmy, tak? No na pewno, no bo przecież każdy ma jakiś trochę inny proces projektowy, no i potem człowiek sam zaczyna to zmieniać, to nie zdaj sobie sprawy z tego, jak bardzo to, jakich słów użyje, zmienia sens pewnych zdań, mimo że na logikę by się wydawało, że chodzi o to samo, ale z perspektywy prawa chodzi o różne rzeczy. To naprawdę ja mam wrażenie, że prawo i te podatki, i księgowość, jak wcześniej mówiłam, to jest takie pole minowe dla Kowalskiego, naprawdę. Trochę że to tak. Człowiekowi się wydaje, że o, jakie to musi być trudne, no poczytam w internecie i będzie dobrze, a w rzeczywistości jest masakra. Oj tak, to ja właśnie tak jak odbieram telefon i słyszę pani mecenas, bo ja czytałam w internecie, że to ja już wiem, że będzie problem, tak? To tak jak się idzie do lekarza i ja ostatnio tak zrobiłam, kurczę, już nie pamiętam z czym to było, ale do fizjoterapii, nie. Kurde, do jakiegoś lekarza polazłam i powiedziałam, wiem, że nie będzie to przez panią dobrze odebrane, ale googlowałam swoje objawy i mam takie i takie podejrzenie. Ja no wiesz, tak mnie skwitowała takim kiwaniem z politowaniem. Ja już znałam takie przypadki jak pani. Tak, wiesz, dokładnie tak, ja się z tego śmieję, ale ja doskonale sobie też, wiesz, zdaję sprawę, że to jest taki naturalny odruch, nie? Tak, no bo człowiek chce wiedzieć cokolwiek. Bo jak ja też idę do lekarza, to ja też sprawdzam objawy w internecie, już mam w głowie, co mi może być, tak? No. Więc to jest naturalne, tak, gdzieś tam, ale mimo wszystko zawsze musimy przekładać na swoje, albo chociażby, nie wiem, na swoją branżę, tak, na kogoś, kto robi to samo, co my, tak? Czyli robi te same projekty, ma te same problemy, tak? Bo to, co musimy ocenić, to jest to, co nie tylko to, co chcemy zrobić, czyli jaki projekt, że to ma być projekt mieszkania, czy to ma być projekt pokoju, czy to ma być projekt całego domu, ale musimy ocenić, co się może w trakcie tego procesu projektowego wydarzyć, czego może nam zabraknąć, gdzie możemy mieć czynniki, na które nie mamy wpływu, których nie zatrzymamy, a na przykład nam uniemożliwią realizację terminu, tak? I stąd warto taką umowę właśnie pod tymi wszystkimi ryzykami przepracować, i tak ją skonstruować, żeby ona po prostu nie tyle sprawiała, że
przepraszam, koniec, ja tu mam umowę, nic nie muszę robić. Jestem, tylko chodziła, była taką instrukcją, co w takiej sytuacji, nie? I żeby też klient wiedział, że coś takiego się może wydarzyć. Żeby miał świadomość, że może być tak, że czegoś nam zabraknie i na przykład umowa się przedłuży, tak? I to jest, nie tylko chroni ciebie jako architekta, bo nie lecą ci terminy, nie lecą ci, nie wiem, kary umowne, jeżeli masz je wpisane, tak? Ale też mówi klientowi, kliencie, może być tak, że taki będzie czynnik i wtedy ty będziesz musiał poczekać dłużej, nie? Jasne, jasne. Mi najbardziej przychodzą do głowy wyceny zewnętrzne, bo ja na przykład na listę wyposażenia zawsze daję sobie 2 tygodnie, ale niejednokrotnie jest tak, że wysyłam ją ciut przed tym terminem niepełną, bo piszę klientowi, że poprosiłam o takie i takie wyceny, cały czas na nie czekam. Dosłownie brakuje, nie wiem, 4 rzeczy w tej liście wyposażenia, więc po prostu wysyłam ją uzupełnioną w 90 paru procentach, a resztę doślę, jak już dostanę, żeby po prostu ten klient dłużej nie czekał, no bo... Tak, dokładnie. No bo to nie ma sensu. Ja mam co prawda w umowie, że jeżeli tam czekam na próbkę, na wycenę, na coś tam, no to terminy mogą się wydłużyć, no ale... No to chodzi, właśnie o takie zapisy chodzi, nie? No. Dokładnie. Myślę, że takie podejście bardziej ludzkie tutaj będzie wskazane i też klienci takie rzeczy rozumieją. Ewa, chciałabym cię zapytać jeszcze o świat deweloperki. Bo tutaj w kontekście prawa budowlanego zawsze się słyszy mrożące krew w żyłach historie. Każdy marzy o nowym mieszkaniu, teraz jest boom, wszyscy... Znaczy może już w tej sekundzie, jak rozmawiamy, już aż tak bardzo dużo ludzi nie kupują. Słyszałam, że... Troszkę hamuje, nie? Na początku tego roku już kredytów mieszkaniowych było wziętych mniej. No właśnie, to jest problem, nie? Problem z kredytami jest, nie? Z kosztami tych kredytów i z tym, co się to dzieje. No, z inflacją, z kosztami, z wszystkim, nie? Nie mamy tak raz problemu. No właśnie, to jest pytanie. No, ale każdy by chciał fajne nowe mieszkanie, fajny nowy dom. No i nieraz z deweloperami jest bardzo ciężko się dogadać. Już na tym etapie kupowania może być ciężko się dogadać tam odbioru, a jak już przychodzi co do czego i wchodzimy do tego mieszkania, jesteśmy na tyle przygotowani, że przychodzimy z inspektorem, tudzież inspektorką. To jest podstawa. Tak. Też właśnie jak odbierałam dom, no to przyszłam z panem specjalistą, co prawda nie miał za dużo tego prosprzętu, bo ja myślałam, że on tam, wiesz, będzie wszystko sprawdzał przez jakieś tam maszyny, ale za dużo tego nie było. Natomiast no i tak ileś tam rzeczy wykrył i deweloper był przerażony. Co jakby przez cały czas trwania tego spotkania miał taką minę, Boże, co tutaj się w ogóle dzieje. Ratuj się, kto może. No, więc to na pewno jest jakaś podstawa, ale co dalej? Bo nieraz jest tak, że ten deweloper nie chce poprawić tych wad, które już zostały jakby wynalezione. Jakie właściwie prawa obowiązują tutaj konsumenta? Jakie ma możliwości deweloper? Czy on może tak po prostu powiedzieć, że nie poprawiamy tego wszystkiego? Wiesz co, no to wygląda w ten sposób, że oczywiście no, ustawa przewiduje to, że na takim odbiorze sporządzamy protokół, tak? W protokole wpisujemy wady i deweloper się do nich odnosi, tak? Czy je akceptuje, czy nie akceptuje. I następnie to, co akceptuje, usuwa. To, co nie akceptuje, no to powstaje nam problem, bo pewnie będzie trzeba się troszkę z deweloperem o to poboksować, tak? Czy to sądowo, czy to pozasądowo. Tak naprawdę, no kluczowe jest uznanie danego elementu, czy to jest wadą, tak? Jeżeli deweloper nam nie usuwa, jeżeli nie działamy, no to jako konsument co musimy zrobić? Musimy go wezwać, tak, do usunięcia. Musimy wyznaczyć mu odpowiedni termin na usunięcie, tak? I jeżeli ten termin upływa, to albo idziemy do sądu i walczymy o to, żeby sąd nam tutaj zasądził, co trzeba, tak? Albo po prostu powierzamy wykonanie osobie trzeciej i tych kosztów następnie dochodzimy od dewelopera. Taka jest mniej więcej procedura. Niestety, jeżeli deweloper nie współpracuje i nie usuwa wad, no to pewnie gdzieś tam sądowo się będziemy musieli prędzej czy później odbić. Tak? A czy są jakieś takie podstawowe zasady, że nie wiem, jeżeli nie ma czegoś zrobionego, nie wiem, elektryki, no to wtedy to jest taka wada, że deweloper nie może temu zaprzeczyć. No bo jeszcze jest ten etap, że budynek dostaje pozwolenie na użytkowanie, ale już się spotkałam z takimi historiami, że deweloper oddawał mieszkania, mimo że nie miał tego pozwolenia. No tak, tak, zdarzają się takie historie. Słuchaj, no, są dwa rodzaje tak naprawdę wad, które mogą być, tak? No, wady istotne, to jest takie kluczowe prawnicze pojęcie. Czyli jest coś takiego. Jest coś takiego. Ale w tym momencie, to co jest, no to w tym momencie, jeżeli mamy wady istotne, czyli na przykład mamy mieć elektrykę, a nie mam,
mamy mieć dwa pokoje, a mamy jeden, tak? Albo mamy nie to piętro, tak? Nie mamy dachu, tak? To są wady istotne i wtedy po prostu nie odbieramy tak tego lokalu. Wtedy możemy tego lokalu nie odebrać. Deweloper musi to usunąć, tak? Naprawić. I w tym momencie przystępujemy po raz kolejny do odbioru. Ale to są takie naprawdę, naprawdę kluczowe, duże rzeczy. Pozostałe wady, czyli na zasadzie jakieś drobne, nie wiem, pęknięcia, przetarcia, nie wiem, wilgoć, tak? To też to nie jest drobna rzecz, ale jednak może się gdzieś tam pojawić. No to w tym momencie po prostu wpisujemy do odbioru, a deweloper i albo odbieramy klucze, tak, i tutaj sobie wchodzimy, działamy, a deweloper przyjeżdża, naprawia, albo no czekamy, wyznaczamy kolejne terminy, nie? Mhm. A jakie są możliwości dewelopera, jeżeli chodzi o odstąpienie od umowy, tudzież no po prostu rezygnację ze sprzedaży mieszkania, bo w tej chwili, jak ceny rosną nieruchomości, no to dużo osób, które kupiły nieruchomość, jak jeszcze te ceny były niższe, na przykład rok temu i teraz chcą odebrać mieszkanie, mogą spotykać się z takim nastawieniem, że jak ci się nie podoba, to nie kupuj. Czy to jest w ogóle legalne, żeby coś takiego powiedzieć klientowi? Nie, no mamy umowę deweloperską, tak, która określa tą cenę już nam tego lokalu i tutaj za bardzo tego nie zmieniamy, tak? No, umowa jest w formie aktu notarialnego. Ona nam gwarantuje to, tak? Gwarantuje, daje podstawy. Kiedy deweloper może odstąpić? Deweloper może na przykład odstąpić, kiedy my nie będziemy przychodzić na odbiór, nie? Załóżmy, że deweloper nas wzywa do odbioru, no my nie przychodzimy, bo na przykład uważamy, że są wady i nie będziemy tego odbierać i sobie nie przychodzimy. Kilka razy nie przyjdziemy, zgodnie z całą procedurą ustawy deweloperskiej, to wtedy deweloper może ostatecznie, jak my z naszej winy, tak, z naszej złej woli po prostu nie odbieramy, to jest uprawnienie do dewelopera. Ten taki problem zmiany cen i zmiany sytuacji na rynku, on już był kiedyś. Jeszcze tutaj, jak nie mamy umowy deweloperskiej i mamy zwykłą, w cudzysłowie, umowę tak sprzedaży mieszkania i nie daj Boże, umowy przedwstępnej nie mamy w formie aktu notarialnego, tak, to w tym momencie jak najbardziej no, jest takie ryzyko, że deweloper powie, że no przepraszam, ale teraz to kosztuje więcej, tak? Czyli jeżeli pójdziemy do notariusza z tym... Czyli na przykład sprzedajemy już gotowe mieszkanie i nie na zasadzie umowy deweloperskiej, tylko po prostu też od dewelopera, ale bez umowy, no to i mamy umowę przedwstępną, nie w formie notarialnej, to nie jesteśmy chronieni i może się ta cena zmienić, nie? Okej, czyli jako konsumenci powinniśmy zawsze dążyć do tego, żeby dwa razy pójść do notariusza z deweloperem, tak. A nie tylko raz. Tak, ja miałam dokładnie taką sytuację, jak kupowałam swoje mieszkanie. Nie będę przyznawać, ile to było lat temu, ale było to całkiem dawno, tak? Ja wtedy jeszcze w ogóle byłam na studiach. Miałam świadomość, pamiętam, że mi w głowie tutaj wbijano na studiach nieruchomość równa się akt notarialny, inaczej się nieruchomości nie sprzedaje. Mhm. I jak udałam się do tego dewelopera, to wtedy nie było jeszcze umów deweloperskich, tak? Była po prostu umowa przedwstępna sprzedaży i umowa przenosząca własność, to pamiętam, że mówiłam, że no dobrze, no to podpisujemy tutaj, wszystko się dogadaliśmy, wszystko fajnie, ja mówię, no to poproszę umowę przedstawioną, to kiedy idziemy do notariusza? Na co pani tutaj powiedziała, no, ale po co do notariusza? Nie idziemy do notariusza, nie? Ja się wtedy mocno zaparłam mojemu przyszłemu, obecnemu, mojemu żonkowi, mówię, słuchaj, ja nie podpiszę, jak nie pójdziemy do notariusza. Poszliśmy do tego notariusza i co ciekawe, kupowaliśmy tuż przed takim boomem budowlanym, nie? Ceny nieruchomości poszły w górę, no tak o 50%, nawet może więcej, tak? Z 3000 chyba do 6, no nawet to więcej niż 50%, tak? Nie pamiętam, ale była to duża różnica, tak? Była to duża różnica w cenie i pamiętam, że w tym bloku, tak, w którym kupiliśmy to mieszkanie, to nasi sąsiedzi, którzy nie mieli umów notarialnych, dostali od dewelopera takie miłe pismo, że no przepraszamy tutaj w związku ze zmianą okoliczności aktualizujemy cenę, mieszkanie kosztuje teraz tyle. Proszę o dopłatę, zapłatę, już nie pamiętam jak to było. I nawet ja dostałam takie pismo, tak? Mhm. Co mnie bardzo zaskoczyło. Zagalopowali się. Mhm. Tak, zagalopowali się. Albo zagalopowali się, słuchaj, albo próbowali po prostu, no a nóż się nie wszyscy, kapnie. To wszyscy, a nóż się nie kapnie, nie? Ale pamiętam, że zadzwoniłam, no mówię, no przepraszam bardzo, ale ja mam akt notarialny. Ojej, to pomyłka. I słuchaj, i wiem, że ludzie dopłacali, nie? No. A czy w ogóle jest taki scenariusz, że deweloper się nie zgodzi na to, żeby podpisać ten pierwszy akt notarialny? I no, mamy teraz ustawę deweloperską, tak, to musi być. To już mamy tutaj formalności, tak, ustawę, umowa deweloperska idzie w akcie notarialnym, tak?
a jeżeli nie stosujemy tej konstrukcji, tak, to jeżeli się deweloper nie zgadza, to warto się rozejrzeć za czymś innym. Okej. Okay. No bo właśnie przez to, że te ceny się zmieniają, to słyszałam różne historie o tym, że jak przyszło co do czego, jak deweloper zobaczył, że materiały drożeją, no to powiadomił wszystkich kupujących, że cena się zmienia i że mogą zrezygnować najwyżej. No, aneksy do umów. No to by trzeba zobaczyć, co i jak, jaka sytuacja, jaką umowę, jakie elementy, wiesz, to tak zawsze wymaga dokładnej takiej indywidualnej analizy, co się zadziało, dlaczego i na ile jest to możliwe, nie? Dobra. To było jedno z kilku pytań, które do ciebie miałam, a zajęło nam chyba 40 minut, bo cały czas zdążyłam i jeszcze mi coś przychodziło do głowy, ale wreszcie przejdę do następnego. Chciałam cię zapytać o trzy fakty prawne, które każdy wiedzieć powinien. Takie, które są mało oczywiste, pewnie się często spotykasz z tym, że no jednak ta wiedza prawnicza wśród zwykłych Kowalskich jest mizerna. No, wiesz co? Pierwszym faktem prawnym, o nim już kiedyś rozmawiałyśmy, to jest zwłoka i opóźnienie. Okej. Okay. Ja miałam taki moment w życiu, że wykładałam przedsiębiorczość na uniwersytecie i pamiętam, że zawsze pytałam studentów, którzy tutaj no, gdzieś tam mieli w planach może w przyszłości zakładać własne firmy, bo to była taka branża, gdzie było to raczej wysoce prawdopodobne, tak? I zawsze ich pytałam, że jak będą podpisywać umowy, i będą w tych umowach oni mieli płacić kary umowne. To czy wybierają dla siebie kary umowne za zwłokę, czy za opóźnienie, tak? I zawsze, 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 zawsze wybierali źle, tak? To teraz zagadka dla publiczności. Teraz uwaga, tak, zagadka, zwłoka czy opóźnienie. Co jest mniej złe? Zastanówcie się, a ja zaraz powiem. Agnieszka już wie. No właśnie, jak rozmawiałyśmy wcześniej, to udało mi się zgadnąć. I nawet tak. Udało mi się zgadnąć uzasadnienie, więc miałam po prostu jakiś przebłysk. Bo masz już umowę, już podpisywałaś umowy w swoim życiu i już pewnie wiesz, nie? Aczkolwiek nie zwróciłam uwagi na akurat ten aspekt, ale wiesz, no już człowiek się wyczula na pewne rzeczy, nie? Tak. Dobra, no to powiedz. No to uwaga, co, jak, uwaga, kiedy? Uwaga. Podpisujcie, jeśli podpisujecie dla siebie umowy i wy macie płacić karę, to podpisujcie za zwłokę. Za zwłokę. Mhm. Czyli za to, że płacimy karę umowną tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ponosimy winę. Tak? Czyli dojdzie do opóźnienia, tak? Z przyczyny, że odłożyliśmy projekt na ostatnią chwilę i się po prostu zwyczajnie nie wyrobiliśmy, tak? I w tym momencie no, jest to nasza wina i gdzieś tam konsekwencje tego będzie trzeba ponieść. A opóźnienie, jeżeli zawrzemy w umowie opóźnienie, no to płacimy wtedy kary, kiedy po prostu ono wystąpi, niezależnie od tego, czy jest wina, czy nie wina, tak? Bo... Czyli może być sytuacja losowa, coś zupełnie niezależnie od nas, dokładnie, ale jak data się nie zgadza, no to to jest już opóźnienie. Chociażby dokumenty, które ktoś nam musi dostarczyć, ich na co my nie mamy wpływu, tak? Jest opóźnienie, płacimy karę umowną. To jest taki pierwszy trik, fakt. Fakt prawny. Drugi. Drugi, o którym chciałam powiedzieć, to jest dokumentujcie, tak? Dokumentowanie to. Tak naprawdę chodzi o to, żeby zbierać materiał dowodowy, tak? To brzmi strasznie, tak? Ale... Screeny rozmów. Tak, ale nic na telefon, tak? Znaczy, no nic, przesadzam. Wychodzi ze mnie po prostu prawnik procesowy, tak? Ja w procesach robię też dużo i po prostu potem przychodzi klient i mówi do mnie, no ale ja się umówiłem, tak? To nie ma się umówiłem. To napisz maila za tym, jak się umówisz, że się umówiłeś, tak? Zawsze trzeba dokumentować, zawsze trzeba robić, zbierać ten materiał dowodowy, w cudzysłowie, w przyszłości. Zwłaszcza jeżeli prowadzimy firmę, jesteśmy przedsiębiorcą, gdzieś tam tych umów robimy dużo, tak? To warto te papiery mieć, bo zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorców mamy piękne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, który nam mówi, że w sprawach gospodarczych kluczowym dowodem są dowody z dokumentów. Jeżeli nie mamy dokumentów, no to możemy mieć kłopot, nie? Sąd może dopuścić dowód zeznań świadków, ale to nie jest tak, że sprawy gospodarcze teraz sobie wykazujemy już tylko świadkami, nie? Więc zawsze gdzieś tam potwierdzenie maila, tak? Potwierdzenie, nie wiem, jeśli jest jakaś wada, to robimy zdjęcia, tak? Na przykład, nie wiem, usuwamy wadę, tak? I potem chcemy dochodzić kosztów, tak? To robimy zdjęcia, dokumentujemy, jak to wyglądało, co to było, żeby mieć potem papiery na przyszłość. To jest taki drugi element. A trzecie? A trzeci element to jest taka trochę ciekawostka, której nie każdy zdaje sobie sprawę. I o tym nie rozmawiałyśmy.
No. Kojarzysz na pewno, że roszczenia o zapłatę się przedawniają. Aha. Pojęcie przedawnienia się kojarzy. A czy wiesz, co się dzieje z takim roszczeniem, jak ono się przedawni? Czekaj, muszę się zastanowić, żeby to rozkminić. Roszczenie się przedawnia. No na pewno nie znika. O, bo to by było zbyt proste. No. A w naszym kraju to nic nie jest proste. Dobrze, dobrze myślisz. Właśnie, ono pozostaje, wiesz, jako tak zwane zobowiązanie naturalne. Tak? O, czyli czekaj, ja to zinterpretuję, ale pewnie będzie źle. No. Zobowiązanie naturalne to jest coś takiego, że wciąż powinieneś, ale nie musisz? Dokładnie tak. No, yeah! Nie każdy ma tego świadomość. Brawo! Słuchaj, ja tutaj masz ten... I'm on fire. No, tutaj ci pięknie po prostu. Tak, to jest taka ciekawostka, wiesz, którą nie każdy zdaje sobie sprawę, bo przedawniło się, okej, no to co? No to już nie muszę płacić, nie? No. Ale nie każdy pamięta, że jednak można, nie? Czyli jakie to ma znaczenie? Czyli na przykład, jeżeli ktoś, komu się przedawniło, zapłaci i potem stwierdzi, no kurczę, to było przedawnione, to już nie odzyska, nie? No. No taka ciekawostka. Okej, a mógłby teoretycznie nie płacić. No ale to miło, że zapłacił, no bo pewnie ktoś po drugiej stronie na to czekał. No pytanie też kto, nie? Lepiej zawsze, dokładnie tak, nie? Zawsze są dwie strony medalu, nigdy nie jest czarno-biało i to absolutnie nie chodzi o to, żeby namawiać teraz tutaj w podcaście do tego, żeby nie płacić i czekać, aż się przedawni, tak? Absolutnie, absolutnie no. Nie. Aczkolwiek, no, gdzieś tam jest to ciekawostka, z której nie każdy sobie zdaje sprawę. A propos przedawnień, teraz mi się przypomniało, że dosłownie tydzień temu dostałam przelew, który jest absolutnie złotem. Mianowicie dostałam przelew z Urzędu Skarbowego z mojej rodzinnej miejscowości. Zwrot 3 zł za PIT z 2016 roku. No, pięknie, widzisz, jesteś, słuchaj, tutaj. Ale wiesz, 2016, zgadzać, jestem przerażona, że oni mnie tam prześwietlają, nie? No, dokładnie, dokładnie tak. Chociaż za bardzo nie ma co prześwietlać, no bo wtedy, wiesz, ani firmy, ani nic. No, gdzieś tam 3 zł, słuchaj, się pojawiło. No, potraktuję to jako, wiesz, takie 3 zł znalezione na chodniku jako łód szczęścia. Tak. Dobrze, dokładnie. Ewa. Przedostatnie pytanie do ciebie, ostatnie takie prawnicze mocno. Znaczy, ja domyślam się odpowiedzi i pewnie wszyscy się domyślimy odpowiedzi, jak już zadam to pytanie, ale i tak dla formalności. Czy do prawnika trzeba się udać, jak już jest naprawdę źle, czy lepiej wcześniej? Wcześniej. Absolutnie zapraszam wszystkich wcześniej, bo właśnie to jest takie, troszkę niestety pokutuje też przekonanie, że prawnik jest w momencie, kiedy powstaje problem. Ale tak naprawdę jest teraz taki nowy trend, jest grupa, wiesz, prawników, których ja obserwuję w mediach społecznościowych i ja się staram takim też być, tak? Którzy właśnie no, wspierają tych swoich klientów jako partnerzy, a nie jako ostateczny element na problemy. Oczywiście ta część zawodu prawnika też jest potrzebna, tak? Ale mimo wszystko, zwłaszcza dla przedsiębiorców, zwłaszcza dla tutaj architektów, tak, którzy prowadzą swoje firmy, to lepiej mieć takiego prawnika jako partnera, iść do niego wcześniej, zabezpieczyć się, podziałać, zresztą widzę, że machasz głową, sam wiesz doskonale, że to pomaga, tak? Bo wtedy no, można wielu, wielu problemów uniknąć i działać sobie po prostu bezpiecznie, tak? Spokojnie. No, szczególnie jak się ma własną firmę i tych umów się podpisuje dużo z własnej inicjatywy, nie tylko jako klient, tylko właśnie jako, jako firma. No to trzeba mieć o tym pojęcie, nie? Dokładnie. Ja nie mówię, że tam nie wiadomo co, no ja też nie potrafiłabym wytłumaczyć każdego zdania, które mam w umowie, bo nawet jeżeli mi to prawnie kiedyś tłumaczył, to ja już tego nie pamiętam zwyczajnie. No, ale wiesz, no zdaję sobie sprawę z tego, że to jest przemyślane, przegadane, uzasadnione i nie jest przypadkowe, nie? Więc nawet jeżeli nie pamiętam, o co w tym chodziło, no to mam ufność i wiem, mam podstawy ufać, że to ma ręce i nogi wszystko, a nie jest właśnie jakąś umową z internetu. No i też wiesz, możesz skonsultować, nie? No właśnie. Możesz porozmawiać, pojawia się problem gdzieś tam wspierając, nie? No, dokładnie. Jeżeli jest jakieś pytanie na przykład ze strony klienta, bo ode mnie to już rzadko, ale nieraz jest tak, że już dawno w sumie tak nie miałam, ale czasem klienci przy podpisywaniu umowy pytają o jakiś zapis, co on oznacza, pytają o jakiś scenariusz, co by było, gdyby. Tak. No i wtedy mi najłatwiej jest po prostu się zgłosić do twórcy, jakie dokładnie tutaj mamy możliwości, nie? No. Dokładnie.
Dokładnie tak. Lepiej zapobiegać niż leczyć, więc lepiej tutaj zwłaszcza w biznesie porozmawiać, sprawdzić, zastanowić się, przygotować i działać i po prostu się skupić na tym, co trzeba robić, czyli na firmie, na rozwoju. Mm-hmm. Mogę ci zadać jeszcze takie półpytanie poza kolejnością, kontrowersyjne troszkę. Czy to jest prawda, że prawnicy są strasznie drodzy? Bo wiesz, jest taki stereotyp i ludzie bardzo się boją, że wiesz, pogadają 15 minut i dostaną fakturę na 500 zł, nie? No boją się ludzie, to tak jest. Czy prawnicy są drodzy, wiesz, no to zależy, tak? Bo to nie można jednoznacznie powiedzieć, bo inne są stawki w Warszawie, inne są gdziekolwiek indziej. Ale moim zdaniem tak naprawdę pieniądze zainwestowane w prawnika, one się zwrócą nam wielokrotnie, tak? Mhm. Też jest tak, że no, prawnicy są przedsiębiorcami, rynek się zmienia. Można się spytać kilku prawników, jakie są ich stawki, tak? Jasne. I z nimi porozmawiać i wybrać tego, który nam najbardziej odpowiada. Też niestety my jako prawnicy trochę cierpimy na tym, że jest to Google, tak? Że są te wzory i później no niestety gdzieś tam ta nasza wiedza, doświadczenie, lata praktyki i wycena ich, no klientom się wydaje, że tu jest za drogo, tu jest nie tak, no ale jednak no wiadomo, coś za coś, nie? No tak, no to też nie jest coś takiego, co może potencjalnie być tanie, tanie, nie? Tak. Tak naprawdę, no jakość, tak, no wymaga ceny pewnej, nie? Jasne. No też my jako architekci wnętrz też niejednokrotnie mamy dość wysokie ceny. Ta usługa uchodzi za usługę luksusową, więc... Dokładnie. Ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś bierze wysokie ceny za projekt wnętrza, nie? Za metr kwadratowy, ale no nie wiem, wchodzi w sytuacje już bardzo podbramkowe, nie chcąc przez cały czas zatrudnić właśnie jakiegoś prawnika, skonsultować, używa jakiejś darmowej umowy z internetu, bo mu na to szkoda kasy, nie? No. Bo to wiesz, to jakby... Ja rozumiem, że ludzie mogą mieć różne podejście do finansów, nie? Wiadomo, że to jest mega indywidualne, no ale no jak już ktoś może sobie na to pozwolić, to myślę, że to będzie inwestycja dość rozsądna. No wiesz, takie skonsultowanie umowy, tak są różne opcje, tak? Nie trzeba iść do prawnika od razu po pakiet full, wypas premium, lux, no tak? Tak. Można iść po prostu na konsultację. Ja też zawsze oferuję klientom ceny wariantowo, tak? Mhm. Jeżeli ktoś, załóżmy, no jego finanse nie pozwalają na to, żebym ja pracowała dla niego 24/7, tak? Non-stop, to w tym momencie po prostu się umawiamy na konsultację i ja mu tłumaczę, co musi zrobić, co musi zabezpieczyć, tak? Więc warto rozmawiać, nie warto zakładać, tak, że tutaj na pewno mnie nie stać, tak? Warto oczywiście się zorientować w rynku, tak, podpytać kilka osób. No i przede wszystkim pamiętać o tym, że taka, to jest tak jak inwestowanie w szkolenia, nie? Jeżeli masz dobrej jakości szkolenie, tak, no to ono jest warte tych pieniędzy, nie? Bo da ci wiedzę, którą będziesz mógł wykorzystać wielokrotnie, nie? No tak. Oczywiście, no są szkolenia kiepskiej jakości, tak? Więc wtedy no, może być trochę drożej, no, ale tak jak we wszystkich usługach, gdzieś tam ryzyko się pojawia, nie? To właśnie jest takie śmieszne, że są te zawody takie, nazwy to brzydko, bardziej prestiżowe, czyli właśnie prawnik, lekarz, architekt i tam parę jeszcze innych. Tak. I ludzie się spodziewają, że wśród tych zawodów po prostu wszyscy są tak samo dobrzy. No właśnie tak nie jest, nie? Że nie ma ludzi, którzy kiepsko robią swoją pracę. No ale może jeżeli chodzi o prawników i architektów, no to na tyle rzadko korzystamy z tych usług, że nie mamy porównania. Ale no nie chcę tutaj absolutnie hejtować, ale ja już bywałam u lekarzy, którzy no nie byli zbyt profesjonalni. I ja nie potrafię ocenić, czy merytorycznie byli na super poziomie, czy po prostu na dobrym, czy na średnim, czy na niskim, no bo ja nie mam takiej wiedzy. No ale na przykład podejście do klienta nieraz było takie, że się czułam kopnięta w duch, nie? No, tak, wiesz, no dla mnie to już jest kiepski lekarz, nie? Tak, dokładnie, dokładnie tak. Wiesz, bo tak naprawdę wszystko, i wydaje mi się to i u prawników, i u architektów, i u lekarzy, to jest kwestia relacji, tak? Bo jeżeli przychodzi do mnie klient, to my od razu, są tacy klienci, że od razu nadajemy na tych samych falach. Jeżeli nadajemy na tych samych falach, tak? To wiadomo, że nam się będzie dobrze pracowało. Więc te finanse, tak, to jest naprawdę element któryś z, który powinien decydować o tym, czy z daną osobą współpracujemy, nie? A nie jedyne. Musi być ten element takiego wzajemnego zrozumienia, ten fajnej relacji, którą tworzymy i wzajemnego zaufania, tak? Bo to jest chyba najważniejsze przy wyborze prawnika, że trzeba mu zaufać, nie? No dobra.
Jesteś na Instagramie, tworzysz treści merytoryczne. Tak. Sprawna budowa, dobrze mówię? Sprawna budowa, tak. Dobrze. Sprawna budowa na Instagramie, sprawna budowa info jako strona, tak. Zapraszam. Pytanie jest takie, czy to, że tworzysz markę osobistą i tworzysz właśnie te treści merytoryczne na Instagramie, czy widzisz dzięki temu jakąś zmianę w tym, jacy klienci do ciebie przychodzą? Nie aż tak bardzo w ilości, no bo wiadomo, że gdzieś tam to jest reklama, tak. Ale czy oni przychodzą bardziej przygotowani dzięki temu? Myślę, że tak, wiesz, myślę, że klienci, zwłaszcza tacy, którzy śledzą mnie, tak, którzy mnie obserwują, bo takich też rzeczywiście bardzo fajnych klientów mam właśnie dzięki swoim działaniom w sieci, oni mniej więcej wiedzą, czego ja będę od nich chciała, tak? Z czym się mają przygotować i wiedzą też, dlaczego mają do mnie przyjść. W czym ja im mogę pomóc, tak? I ja zdecydowanie lubię pracować z klientami, którzy mają świadomość, gdzie może być problem. Mają świadomość tego problemu, który mają, tak? Albo rozwiązania, które ode mnie potrzebują. Jest to niesamowicie fajnie wpływa na dalszą współpracę. Więc ja absolutnie tej mojej działalności edukacyjnej, bo ja tutaj przede wszystkim no, dzielę się tą swoją wiedzą, tak? Staram się odpowiadać na pytania, jak ktoś ma jakieś wątpliwości. No nie traktuję tego jako takie sprzedawanie, pozbywanie się. Ja właśnie dzięki temu mam wrażenie, że część klientów tak no, jest bardziej świadoma i mam nadzieję też, że wiele osób korzysta z tej wiedzy, nawet niekoniecznie zostając moimi klientami później, tak? Ale przydaje im się to i mają z tego plusy w swoim budowaniu, odbieraniu, czy w swoich firmach. Ewa, to już wszystko w temacie. Powiedziałaś dzisiaj mnóstwo wartościowych rzeczy. Bardzo ci za to dziękuję. Myślę, że mogłabym tutaj jeszcze przygotować 500 kolejnych pytań i jeszcze ty byś powiedziała milion kolejnych rzeczy i naprawdę fajnie by to pomogło wielu osobom. Także bardzo ci dziękuję, że dzisiaj się podzieliłaś tym wszystkim. Cieszę się. W razie pytań zapraszam na sprawną budowę, ewentualnie do Agnieszki. Chętnie odpowiem, wyjaśnię. Ekstra. Tak, żeby budować sprawnie. No to co? Dziękuję ci jeszcze raz, dziękuję wam. Ja również dziękuję. Dziękuję wam za to, że wysłuchaliście ten odcinek podcastu i tu się nie zgodzę. Zachęcam do słuchania też innych odcinków. Nowe pokazują się w każdy czwartek o godzinie 10:00, także słyszymy się za tydzień. No a w międzyczasie zaobserwujcie agnieszkakonieczna.com na Instagramie oraz Sprawna Budowa, gdzie znajdziecie Ewę. No i co? Słyszymy się za tydzień. To pa! Pa! Ty się pa. Też poznaj. Ja się też mam Jezu, przepraszam. Myślałam, że już mam nic nie mówić. To jeszcze raz. Pa!